Okej, tak jak wam obiecałem, będzie latanku dronem. Na razie jeszcze nic nie mamy, ale widzę, że tutaj ludzie co łowią blisko, to coś już tam mają. Okej, wszystko sprawdziłem. O, Filip ma coś takiego. Filip w międzyczasie coś takiego złowił, ja natomiast wszystko sprawdziłem. No i to takie lamparcie dno, coś w tym stylu, jakby więcej zielska gdzieś tam na dnie. No i to akurat jest w tym miejscu, gdzie mamy tych oto wędkarzy tam przed nami. Więc już tutaj w tym miejscu, gdzie my jesteśmy teraz, tutaj już tego lamparciego dna aż takiego nie ma. W każdym razie jest dalej. Popróbujemy trochę rzucać bodziasami, typowo z brzegu. Może się dorwiemy, dokopiemy do tych belon, nie Filip? Trzymaj. Zamontuję tego bodziasa, który ostatnio dał nam belonę. To jest ten oto. Dalekosiężny bodzias, fajny. Mój ulubiony. A na razie frekwencja u kolegów niezbyt duża, także nie nastraja to zbytnio optymistycznie. Chyba jednak belona nie lubi fali. Byliśmy tutaj nie tak dawno, była glada i było dużo tej belony, a dzisiaj jest tak sobie. Chodź zobaczyć ikrę. Ikrę? Tak. Kurczę. Po to właśnie belona tutaj przypływa, żeby złożyć ikrę. Tak wygląda ikra belony. Jest, no, no zobaczcie, na tych wodorostach, które nam się przyczepiają do tych haczyków. Czyli można powiedzieć, że jeżeli takie wodorosty są na naszej plaży, na naszym łowisku, no to dobrze, bo to znaczy, że tutaj jest to miejsce, w którym belona może się wytrzeć. Fajnie. Przyjemne, spożyteczne. Zobacz, sam zarzucił i sam złowił, brawo! Jej, coś na taką wędkę! I się czerwono jest w górę, jak czekaj, muszę odłożyć wędkę.
Sam zarzuciłem i sam złowiłem. Zapiąć dwie ręce. A mam ją. Dobra. I co, decyzja, że ją wypuścimy? Tak. Połóż ją. Co ty położyłeś tak blisko wody? Ona mnie tak popłynie? Myślę, że da radę, co? Ale wiem, podróżę się. Pójdzie, pójdzie. Patrz, nie w tą stronę. No dobra, daj, weź on może trochę dalej czuć. A ja napłynie do nas. Poszła, jak piona? Piona. Zobaczcie, jaka mała belona. Nagląda to. Szok totalny, zaraz wrzuć ją. Czyli dwie belony dzisiaj uratowałeś, Filip. Ty to jesteś mistrzu. I co? Ja się nic nie poczuję. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jaka belona. Na co ona wzięła? Na takiego Jacksona. Spójrz, jak się odwróciła. Ona już mnie nie lubi. Jest! Ale słuchajcie, tą nie wypuścimy, tylko tą po prostu zjemy ze smakiem. Tak jak tą poprzednią belonę, którą zrobiliśmy z tamtej strony mola. Dobrze się gnie. Wysoko, wysoko wędka. Ona musi być źle złapana, wiesz? Może jest w pół. Za brzuch. Ej, dawaj. Oj, podkoczyła się niestety. Tak delikatnie. Mów, czy ciężko było? Bardzo. Bardzo ciężko? Nie dało się zwijać. No, duży opór w wodzie stawia, nie? No. I kolejny raz na tego Jacksona, choć tym razem ta się nie liczy, bo nie wzięła do dzióbka. Pogoda, słuchajcie, wypasiona. Polatałem trochę tym dronem, no więc faktycznie widać to dno, ukształtowanie tego dna i chyba glony, które są na dnie, te wszystkie różne roślinki. No bo na początku faktycznie mamy płytko, mamy jasne dno, żółte, a potem zaczyna nam się robić mocno ciemne i tak jak próbowaliśmy wczoraj w woderach chodzić, to faktycznie tam się robi głęboko, czyli nie można wejść w woderach na to ciemne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, prawda jest też, że wyciągamy często belony z tego jasnego, czyli w zasadzie te belony pływają nam pod nogami. No przykładem może być tutaj belona wyciągnięta przez mojego syna Filipa, który no, nie zarzuca daleko, łowi wędką Big Slate Mikado. Ona jest dosyć sztywna, więc on nie da rady daleko zarzucić. Niemniej jednak złowił tą belonę swoją upragnioną. Filip wielki uparciuch, cały czas zarzuca tą wędką, pracuje tą wędką cały czas. No i o to chodzi, słuchajcie, bardzo fajnie wybrać się z rodzinką na rybki, pokazać też swojemu synowi, córce, że można łowić te ryby, że nie trzeba wcale daleko zarzucać. No najlepszym przykładem jest dzisiejsza belona Filipa. No i już tak nam słoneczko zaszło. A w zasadzie zaszło tam za tamte chmurzyska. Dzień jak najbardziej udany. Troszeczkę rybek żeśmy złowili, jedną żeśmy wypuścili. Dookoła pełno wędkarzy. Naprawdę jest dużo wędkarzy. Aż jestem w szoku. Naliczyłem w pewnym momencie około 21. 20 na pewno. Ten jeden to nie wiem, czy to był wędkarz. Także no dzieje się. No i każdy coś wyciąga. Także jest fajnie. Jak słońce właśnie schowało się, tak jak teraz, to zaczęły brać. Naprawdę zaczęły brać i wszyscy zaczęli wyciągać bardzo fajnie. No i teraz przysiadło to trochę i myślę, że
pójdziemy do domu, bo już siedzimy którąś godzinę i mnie już kręgosłup boli. Filip, a ty zmęczony jesteś? Nie. Nie? Ja mógł tak mówić cały czas. Ja cię kręcę. No, czyli jak on może łowić tak cały czas, to pewnie pojawimy się tu jeszcze kiedyś. Cześć!